Halo, halo, cześć kochane, cześć, witajcie, dobry wieczór, witam was gorąco, tutaj Patty. Czekałam długo, długo na nasze spotkanie i na warsztaty, jak stać się magnesem dla swoich marzeń. Mega, mega, mega się cieszę, kochane, że będę mogła podzielić się z wami tymi niesamowitymi wglądami, których doświadczyłam i dzięki którym całkowicie zmieniłam swoje życie o 1000 stopni. Pewnie widzicie w ciągu ostatnich 2 lat, jak bardzo moje życie się zmieniło. I to wszystko zadziało się właśnie dzięki tej wiedzy, dzięki tym praktykom, które wdrożyłam w życie i którym pomagam zmieniać życie też kobietom, które uczestniczą w Roku Przebudzenia. Więc dzisiaj, podczas tych warsztatów, będziecie miały tę niesamowitą możliwość doświadczyć tego, co robimy w Roku Przebudzenia. I bardzo się cieszę, że tutaj dzisiaj jesteście. Powiem wam, że jestem po prostu tak podekscytowana, że nie wiem, ogarnę tą energię. Ale dobrze, dobrze, słuchajcie, tyle wygenerowałam tej energii, że myślę, że będę wam ją tutaj, wiecie, transmitować jak normalnie. Na maksa i na żywo. I mega się cieszę, słuchajcie, że tyle z was jest tutaj dzisiaj. I to jest naprawdę, powiem wam, ogromna przyjemność towarzyszyć wam w tym, jak się zmieniacie, jakiej dokonujecie niesamowitej przemiany w swoim życiu, widzieć was w tym, widzieć, jak rozkwitacie, widzieć, jak transformujecie swoje stare wzorce, jak puszczacie stare przekonania i stare lęki i jak naprawdę wprowadzacie niesamowite zmiany w swoim życiu. To jest dla mnie ogromna przyjemność i radocha. Dla tych z was, które być może jeszcze mnie nie znają, ja powiem, że ja to robię od 10 lat, słuchajcie, z serca, bo po prostu czuję, że moją misją tutaj na tym świecie jest wnosić do świata świadomość i miłość i dzielić się tym wszystkim, co sama odkrywam, dzielić się tym przebudzeniem, którego doświadczyłam. I zapraszać do tego samego właśnie was, takie cudowne, wspaniałe, przebudzone, świadome siebie kobiety, które jestem pewna, tak jak jesteście dzisiaj tutaj, każda z was chce być w życiu totalnie szczęśliwa. Wow, ale słuchajcie, się dzieje. Ja zaraz opanuję tą energię. Obiecuję, słuchajcie, że opanuję. Tak, kochane, generujemy, bo powiem wam, to jest najlepszy, zdradzę wam najważniejszy trik, słuchajcie, od razu na początek. Najlepsza rzecz, jaką możesz zrobić, jeżeli chcesz do swojego życia zacząć przyciągać to, czego najbardziej pragniesz, to jest być naprawdę radosną, szczęśliwą, kochającą życie i siebie osobą. I jak staniesz się taką osobą, to po prostu, kochana, wszystkie dobre rzeczy zaczną do ciebie przychodzić naturalnie. Dokładnie tak było w moim życiu, bo kiedy ja zaczęłam czuć się w środku naprawdę szczęśliwa, dzięki temu, że zaczęłam nad tym świadomie pracować, to te wszystkie zewnętrzne rzeczy, cała ta zewnętrzna zmiana zaczęła do mnie przychodzić naturalnie, spontanicznie. Ale, kochane, nie zawsze tak było. I teraz powiem wam taką rzecz. Jak spojrzycie na swoje życie, to z pewnością zauważycie, że jest w waszym życiu wiele takich powtarzających się wzorców. I nauka jasno pokazuje, że pierwsze 7 lat życia wdrukowuje w nas wzorce, które potem nieświadomie odtwarzamy przez całe życie. I teraz zobaczcie, to jest fascynujące, że na świadomym poziomie chcemy dla siebie jednego. No bo przecież jak sobie pomyślicie, każda z nas, jak tutaj jesteśmy, chce być szczęśliwa, nie? Ale czemu tak się dzieje? Czemu tak się dzieje, że pomimo, że każda z nas pragnie być szczęśliwa, nie zawsze to się w naszym życiu wydarza? Dlaczego tak jest, że tak dużo z nas cierpi? Dlaczego tak jest, że nie czujemy wewnętrznego spokoju, że nie czujemy radości, że nie czujemy miłości, że nie otwieramy się na to, czego tak naprawdę najbardziej dla siebie w życiu chcemy? I odpowiada za to to, że pomimo, że świadomie chcemy dla siebie dobra, że świadomie chcemy przyciągać do swojego życia wszystko to, czego chcemy, chcemy mieć świetną pracę, chcemy czuć spokój, chcemy mieć świetny związek, chcemy czuć miłość, chcemy czuć zrelaksowanie, chcemy czuć radość. Ale
Wiele z nas doświadcza czegoś takiego, że na nieświadomym poziomie sobie w tym przeszkadzamy. Dlaczego tak się dzieje, kochane? Zobaczcie. To się dzieje dlatego tak, ponieważ pierwsze 7 lat życia wdrukowuje w nas wzorce, które potem odtwarzamy przez całe życie. I jak nauka teraz bada to wyraźnie, 70% tych wzorców, które my przejęłyśmy z tych pierwszych 7 lat życia, to są wzorce negatywne, osłabiające. Takie wzorce, które mówią, jesteś niewystarczająco dobra, które wdrukowują w nas lęk przed życiem, które wdrukowują w nas taki lęk, czy my przetrwamy. I w związku z tym, kiedy te wzorce wdrukowują się w nas i my wchodzimy w życie, to zaczynamy te wzorce w taki nieświadomy sposób odtwarzać wciąż i wciąż na nowo. I nie wiemy, dlaczego w naszym życiu tak jest, że chociaż na świadomym poziomie chcemy jednego, to na nieświadomym poziomie sobie w tym przeszkadzamy, sabotujemy swój sukces, swoje poczucie szczęścia, zaczynamy się zamartwiać, zaczynamy projektować negatywną przyszłość dla siebie. Dlaczego tak jest? No właśnie, winne są temu te podświadome wzorce. I teraz, kochana, ważna rzecz. Jeżeli zmienisz te wzorce, to zmienisz swoje życie. I chcę Ci opowiedzieć historię Soni, która rozwija się ze mną już drugi rok w roku przebudzenia. Sonia miała taki podświadomy wzorzec, że czuła, że wywiera na siebie bardzo dużą presję, że wchodzi w perfekcjonizm, że za dużo od siebie wymaga, że ciągle pracuje w spięciu. I zaczęła świadomie nad tym pracować. Dołączyła do roku przebudzenia w 2018 roku i miała taką intencję, żeby robić mniej za więcej. A wiesz, naprawdę pracowała na maksa i bardzo dużo od siebie wymagała, wywierała na siebie dużą presję, więc dla niej to było coś niesamowitego, żeby w ogóle określić taką intencję. I wiesz, co się zadziało? Zadziała się totalna magia, bo Sonia zaczęła bardzo aktywnie i świadomie pracować nad tym, żeby zmienić ten wzorzec. Dzięki praktykom, które poznała w roku przebudzenia, praktyce zatrzymywania się, życia w tu i teraz, obserwowania siebie, głębszego kontaktu ze swoimi emocjami, medytacją, których doświadczyła, zaczęła świadomie zmieniać ten wzorzec. No i może ją widziałaś u mnie na profilu, bo miałyśmy live i też możesz zobaczyć na stronie roku przebudzenia, że Sonia zaczęła autentycznie zarabiać dużo więcej, robiąc dużo mniej, a przede wszystkim to, co sama teraz podkreśla i chciałam Ci przeczytać właśnie to co mówi, zaczęła żyć naprawdę w zrelaksowaniu. Pisze, właśnie napisała o roku przebudzenia, że rok przebudzenia to cudowny program. Moją intencją było robić mniej za więcej, skończyć z pracoholizmem i poczuć w sercu zrelaksowanie. I teraz w listopadzie już mogę powiedzieć, że w 100% udało mi się to osiągnąć. Sonia, widzę, że jesteś kochana, mega Ci gratuluję tego. To jest niesamowite, słuchajcie. To jest kobieta, która po prostu naprawdę na maksa zaangażowała się w zmianę tego, co jej nie służy. I Sonia jest nie jedyną kobietą, która to zrobiła. Tutaj na przykład mogę Wam przytoczyć to, co zadziało się u Agnieszki właśnie dzięki zmianie tych podświadomych wzorców, dzięki temu, że uwolniła blokady, że uwolniła to poczucie właśnie niezasługiwania na miłość. Zobaczcie, co się zadziało u Agnieszki. Ona napisała, że ćwiczenia połączone z różnymi praktykami sprawiły, że zadziała się magia. Moją intencją było spotkanie partnera i stworzenie satysfakcjonującego związku. Na dzień dzisiejszy kocham i jestem kochana. I to jest, kochane, właśnie magia, która się wydarza, kiedy my zaczynamy w świadomy sposób zmieniać te podświadome wzorce, i kiedy zaczynamy transformować te wszystkie stare lęki, te stare przekonania, które blokują nas przed doświadczaniem tego, za czym my najgłębiej w życiu tęsknimy. Te przekonania, wszystkie przekonania, słuchajcie, które mamy, one kształtują naszą rzeczywistość i one kształtują nasze życie. I powiem Wam, że największa zmiana, która zadziała się w moim życiu, dowodzi tego, jak w ogromnym stopniu te stare programy, stare podświadome wzorce potrafią nas ograniczyć. Kasia już napisała, że ja właśnie zakupiłam kursik Rok Przebudzenia 2020, tak jak sobie obiecałam. Jest, kochana, jest, mega się cieszę. Kolejna przebudzona kobietka, która będzie się rozwijać i która będzie zmieniać razem ze mną
swoje podświadome wzorce. Mega się cieszę, kochana, dla Ciebie, bo widzę, wiecie, w roku przebudzenia do tej pory już wzięło udział ponad 300 kobiet. I powiem Wam, że jak ja patrzę na to, jak one się niesamowicie zmieniają, jak one się po prostu niesamowicie rozwijają, jak na przykład Anita, która napisała, wiecie, to jest aż po prostu, naprawdę powiem Wam, że niesamowicie uskrzydlające widzieć to. Anita, która napisała, że ona teraz doświadcza takiego uczucia szczęścia i takiego w ogóle takiego związku i takiego bycia mamą i czucia się w ogóle dobrze sama ze sobą, że ona nawet nie umiałaby marzyć o czymś takim. Wyobraźcie sobie coś takiego, że nawet nie umiałaby o tym marzyć. Więc to jest naprawdę, słuchajcie, coś niesamowitego, co się wydarza w naszym życiu, kiedy my świadomie zaglądamy w te programy i te podświadome blokady i swoje przekonania. Bo wiecie, co jest problemem? Wiecie, co jest wyzwaniem? Wyzwaniem jest to, że my nie jesteśmy świadome tych programów, że nie jesteśmy świadome tych wzorców i nie jesteśmy świadome tych przekonań. I dlatego podświadomie, jak na automacie, nasz umysł odtwarza dokładnie te same rzeczy wciąż i wciąż na nowo. I może to znasz ze swojego doświadczenia. Może jak pracujesz, to ciągle się spinasz i stresujesz. Jak zapytasz siebie, dlaczego tak się dzieje, to zobaczysz, że jest to po prostu powtarzający się wciąż i wciąż na nowo program z Twojego umysłu, bo podświadomy umysł, czyli te wszystkie stare podświadome wzorce z pierwszych 7 lat życia, to jest po prostu coś, co hula na autopilocie. I teraz uwaga, kochane. 95% dnia, jak dowodzą naukowcy, my żyjemy na autopilocie. Co to oznacza? To oznacza, że przez 95% dnia odtwarzamy stary program. Jeżeli masz w swojej podświadomości taki stary program dotyczący tego, że życie jest trudne, albo że świat jest niebezpiecznym miejscem, że ty musisz się wysilać i wywierać na siebie presję, żeby jakoś przeżyć i przetrwać, to będziesz to odtwarzała wciąż i wciąż na nowo, jak na autopilocie, do momentu, aż staniesz się tego świadoma. Jednym z innych takich programów, który jest bardzo częsty, to jest taki program, że nie zasługujemy na miłość. To właśnie dlatego, chociaż na świadomym poziomie chcemy przyciągnąć partnera do swojego życia, chcemy doświadczać radości, chcemy doświadczać miłości, to się w naszym życiu nie wydarza. I kochane, to była właśnie zmiana, której ja doświadczyłam. Największa, najpiękniejsza, najcudowniejsza zmiana w moim życiu. Przez 37 lat, dziewczyny, mojego życia ja byłam całkowicie nieszczęśliwa, a przede wszystkim byłam bardzo nieszczęśliwa w miłości. Przez większą część mojego dorosłego życia, możecie sobie wyobrazić, byłam sama. Jak byłam w związkach, to byłam w takich związkach, które mnie nie karmiły, w których nie czułam się w ogóle szczęśliwa, z niezaangażowanymi partnerami. Może to znacie, że Wy chcecie się rozwijać, chcecie wzmacniać związek, chcecie doświadczać miłości, a on nie chce się rozwijać. Ja byłam właśnie w takich związkach i byłam naprawdę mega nieszczęśliwa i w pewnym momencie uświadomiłam sobie, że jakby zdałam sobie sprawę z tego, że ja przyciągam wciąż i wciąż na nowo tych samych niewłaściwych mężczyzn, mężczyzn, z którymi nie mogę stworzyć satysfakcjonującego związku. I wtedy się zatrzymałam i zadałam sobie pytanie, dlaczego tak jest. I uświadomiłam sobie, że to, w czym ja jestem, ja ciągle i ciągle czekam, wiecie, na tego księcia z bajki, czekam na tę miłość. I czekając, powtarzam wciąż i wciąż na nowo to stare przekonanie, że ja nie zasługuję na miłość, zgadzając się na te byle jakie związki, potwierdzam sobie i swojemu mówię ciału, umysłowi, emocji, sercu, że Patty, ty nie zasługujesz na nic lepszego, nie zasługujesz na lepszy związek, nie zasługujesz na miłość, nie zasługujesz na to, żeby być kochana. I kiedy dziewczyny do mnie to dotarło, że to jest mój stary wzorzec, który zobaczyłam dokładnie, kiedy zaczęłam się temu przyglądać, że to jest stary wzorzec z mojego dzieciństwa, że ja po prostu nie czułam się jako dziecko kochana i że czułam, że nie zasługuję na miłość taka, jaka jestem i czułam zawsze, że muszę się starać i że muszę być inna i dopiero wtedy będę kochana. Jak ja to dziewczyny zobaczyłam, to ja sobie uświadomiłam, że po prostu koniec z tym.
że ja teraz zrobię wszystko, żeby zmienić ten wzorzec. I pamiętam dokładnie, to był 2017 rok, wyłam z rozpaczy, że ja jestem sama i wtedy zadałam sobie pytanie, Patty, jak będzie wyglądało Twoje życie, jeżeli Ty będziesz do końca życia sama? Bo wiecie, do tej pory cały czas czekałam, że kiedyś tam w przyszłości wydarzy się szczęście, że kiedyś przyjdzie do mnie ten mężczyzna i wydarzy się szczęście. I wtedy zadałam sobie to mega mocne pytanie, takie pytania, jakie zadaję kobietom w roku przebudzenia i one też się budzą i też doświadczają niesamowitych cudów. I wiecie, co sobie odpowiedziałam wtedy? Wtedy dotarło do mnie, że ja już mam dosyć odkładania szczęścia na później, że ja chcę sprawić, żebym ja była szczęśliwa teraz. I zamiast czekać na miłość i zamiast czekać na tego księcia z bajki, ja zaczęłam świadomie robić to, za czym ja w swoim życiu najbardziej tęskniłam, czyli właśnie za zrelaksowaniem, za czuciem się piękną, za czuciem się atrakcyjną kobietą, za czuciem się zasługującą na miłość, za doświadczaniem tej miłości. Zaczęłam tę miłość zapraszać do swojego życia, częściej spotykać się z bliskimi, z przyjaciółmi, zapraszać ich też do mojego życia. Do tej pory jakoś byłam bardzo samotną osobą. Wydawało mi się, że jak ja nie jestem w związku, to ja nie mogę właściwie doświadczać takiej pełni życia, a to była kompletna nieprawda. I teraz słuchajcie, magia dziewczyny, magia i najważniejsza rzecz, jakbyście miały wziąć sobie z dzisiaj jedną rzecz, to jest magia i to jest najważniejsza rzecz, dziewczyny. Jak Wy zaczniecie ucieleśniać to, czego pragniecie sobą i swoją energią, to się zacznie w Waszym życiu wydarzać, bo świat zewnętrzny jest jedynie odzwierciedleniem Twojego wnętrza, kochana. Jak Ty zaczniesz uzdrawiać swoje wnętrze, jak zaczniesz puszczać te stare, podświadome przekonania i wzorce, to Twoje życie zacznie się po prostu naturalnie, samoczynnie zmieniać. Tak to działa. I teraz magia, słuchajcie, która się wydarzyła, jak ja się stałam naprawdę szczęśliwą i zrelaksowaną osobą, to kochane, kiedy pozwoliłam sobie wreszcie iść za tym, co ja od dawna wiedziałam, że ja chcę, kiedy pozwoliłam sobie wyjechać do Indii, pojechałam tam zupełnie sama, to było w marcu 2018 roku, ja po prostu spotkałam tam miłość mojego życia, cudownego mężczyznę, z którym jestem totalnie szczęśliwa, z którym się zaręczyliśmy i pobieramy się za miesiąc. Więc powiem Wam, że... Ale wyobraźcie sobie, dziewczyny, po prostu, że wiecie, że wyobraźcie sobie to, kobieta, która przez 37 lat była nieszczęśliwa w miłości, nagle odkrywa, po prostu ciach, odkrywa, słuchajcie, że ma taki wzorzec, że ma taki schemat, że z pierwszych 7 lat życia ma po prostu taki wdruk, że nie zasługuje na miłość i dlatego świat jej ciągle i ciągle to powtarza, dokładnie to samo jej odzwierciedla. Zsyła jej takich facetów, którzy dokładnie jej pokazują, że nie zasługuje na prawdziwą miłość, że nie może być kochana taka, jaka jest, że nie może być w bliskiej relacji. I nagle, kiedy ta kobieta przestaje czekać, wiecie, na szczęście, kiedy przestaje czekać na to nie wiadomo co, tylko bierze się za swoje życie, bierze to życie w swoje ręce i zaczyna zmieniać te wszystkie stare, podświadome wzorce, zaczyna zmieniać to poczucie się niewystarczająco dobrą, to niezasługiwanie na sukces, niezasługiwanie na obfitość finansową, kiedy zaczyna to wszystko zmieniać i robi to, co sprawia, że ona się czuje szczęśliwa, to wszystko, słuchajcie, po prostu zaczęło do mojego życia przychodzić samo naturalnie. Ja, dziewczyny, nie musiałam już niczego robić. Ja byłam takim totalnym magnesem, po prostu magnesem dla jego miłości. Lelit mi powiedział, mój ukochany narzeczony, powiedział mi, że jak on mnie zobaczył, ja go zapytałam, wiecie, bo ja jestem zawsze ciekawa, ja go zapytałam, co ciebie do mnie przyciągnęło? Czemu ty mnie zaprosiłeś na tą pierwszą randkę, która była dokładnie 29 marca 2018 roku? I on mi powiedział, Patty, Twoja energia. I to jest, słuchajcie, dziewczyny, klucz, bo Twoja energia mówi głośniej niż Twoje słowa. I kochana, to jest klucz. To jest klucz do stania się magnesem dla Twoich marzeń, kochana. Jeżeli wejdziesz w stan bycia taką magnetyczną marzycielką, która ucieleśnia, przyciąga swoje marzenia, swoim stanem, którym wibruje, czyli właśnie swoim szczęściem, swoją radością, swoją przyjemnością życia, swoją błogością, swoim zrelaksowaniem, to się zacznie, kochana, w Twoim życiu dziać.
I będziesz w stanie doświadczać takiego życia, kochana, o jakim nawet nie śniłaś, dokładnie tak jak kobiety z mojego programu z Roku Przebudzenia. Kobiety w Roku Przebudzenia dokładnie wiedzą, że mają wybór, że ich szczęście, ich rzeczywistość, ich życie zależy dokładnie od tego, co one mają w środku. I właśnie dlatego tak wiele z Was dołącza do Roku Przebudzenia i już widzę to, co piszecie i czuję, że to będzie po prostu absolutnie fascynująca edycja 2020, bo kiedy Ty się zmieniasz w środku, kiedy zaczynasz wchodzić w ten stan właśnie puszczania tych blokad, oczyszczania tego wszystkiego, co Cię blokuje na podświadomym poziomie, a ja dokładnie wiem, jak to zrobić, kochane, bo pracuję z tym już 10 lat i te ostatnie 2 lata to był dla mnie taki mega rozwój. Te lata, ten czas, który spędziłam tutaj w Indiach, to był też taki niesamowity rozwój właśnie i poznawanie kolejnych technik i praktyk, jak pracować z umysłem, w jaki sposób ten umysł naprawdę uczyć szczęścia. Więc, kochane, ja czuję, że to będzie po prostu coś niesamowitego, żeby dać Wam przedsmak, zanim dam Wam jeszcze na koniec dzisiaj naszych warsztatów, zanim dam Wam jeszcze, kochane, mega ważną wskazówkę dotyczącą tego, jak możecie wchodzić w ten stan ucieleśniania tego szczęścia, ucieleśniania tego, za czym pragniecie, żeby wasza energia, kochana, mówiła tak, że po prostu będziecie emanować tym wszystkim, co chcecie do swojego życia przyciągnąć i to będzie do waszego życia, kochane, przychodzić. Ja jestem już tak podekscytowana, że czat. Słuchajcie, czytam Wam Agnieszka. To jest, słuchajcie, mega czat. Agnieszka, która dołączyła do Roku Przebudzenia w 2018 roku. Ona pisze tak. Do programu dołączyłam na początku roku, kiedy byłam w dość trudnej sytuacji. Tkwiłam w pracy, która wysysała ze mnie wszystkie soki życiowe i nie miałam siły, żeby realizować mój projekt pasji. Może to znasz też ze swojego życia, że siedzisz w tym starym grajdołku, chociaż wiesz tak naprawdę, że chcesz czegoś zupełnie innego. Kobiety w Roku Przebudzenia bardzo często docierają właśnie do tego, że chcą większej wolności w swoim życiu i to się zaczyna w ich życiu dziać. Dokładnie tak było u Agnieszki. Agnieszka pisze, program PATI, Rok Przebudzenia zaczęłam z intencją pozwolenia sobie na siebie. To była praca bardzo wielowymiarowa, z różnymi ćwiczeniami i medytacjami, podczas której uczyłam się, jak wsłuchiwać się w swój wewnętrzny głos. To była praca z moim lękiem przed zostawieniem tego, co dawało mi złudne poczucie bezpieczeństwa, ale zamykało mnie w złotej klatce. I tak po kilku miesiącach, pisze Agnieszka, w moim życiu zaszło wiele zmian. To, co najważniejsze, zostawiłam tę pracę i spełnia się w tym momencie moje marzenie, bo dzięki pracy ze sobą w Roku Przebudzenia pozwoliłam sobie w końcu zająć się w pełni swoją pasją. Słuchajcie, Agnieszka robi swój projekt pasję, przygotowuje jadłospisy odżywcze, cudowne, słuchajcie, publikuje książki, razem ze swoim bratem robią to i teraz się na maksa spełnia. I ona mi powiedziała, bo była u mnie na warsztatach w ubiegłym roku, Ciało, Kobiecość, Seksualność, Powrót do pełni życia. I ona mi powiedziała, Pati, ja się tak strasznie bałam, ale kiedy sobie na to pozwoliłam, to zaczęłam zarabiać praktycznie takie same pieniądze i wszystko zaczęło się dziać, wszystko zaczęło po prostu do mnie przychodzić, jak ja poszłam za tymi swoimi marzeniami. I to jest, słuchajcie, dokładnie to, co się dzieje, kiedy my naprawdę, dziewczyny, potrafimy wyjść z tych starych, podświadomych wzorców, potrafimy je zobaczyć, a to, co my robimy, dziewczyny, w Roku Przebudzenia, to jest dokładnie to, my jakby wyciągamy na światło dzienne te wszystkie podświadome blokady, wszystkie podświadome lęki, wszystko to, co nas ogranicza, te wszystkie ograniczające, negatywne przekonania, pamiętacie, to jest 70% tych starych, podświadomych wzorców, które mamy z pierwszych 7 lat życia, to są negatywne przekonania i wzorce. I one odtwarzają się przez 95% naszego dnia. I ja jestem, słuchajcie, żywym dowodem na to. Jak ja to, dziewczyny, zobaczyłam, że to tak działa, to ja wtedy się przebudziłam. To był po prostu ten 2017 roku moment, kiedy ja sobie uświadomiłam, że to się wszystko w moim życiu powtarza, bo ja to powtarzam, bo ja to zasilam. I na pewno to znacie, kochane, ile razy mówimy do siebie, ja nie spotkam nigdy fajnego faceta, ja nie będę nigdy w szczęśliwym związku, dla mnie to jest niemożliwe, ja nie dam rady tego zrobić, ja nigdy nie znajdę satysfakcjonującej pracy. Ile razy my to sobie powtarzamy
na głos. A wiecie, co się dzieje w naszej głowie? W naszej głowie ten program jakby nakręca się wciąż i wciąż na nowo, praktycznie przez cały dzień, przez 95% dnia. Czyli to oznacza, kochana, że jeżeli, że ten program generalnie kieruje Twoim życiem i on decyduje o wszystkim, co masz w swoim życiu lub czego nie masz. I teraz, kochana, jak spojrzysz na swoje życie i zobaczysz, co w Twoim życiu nie działa, może to, że się ciągle martwisz o przyszłość, może to, że martwisz się o pieniądze, może to, że nie masz takiej figury, sylwetki czy sposobu odżywiania się, jaki byś chciała, może to, że doświadczasz, że męczysz się w pracy, w której tak naprawdę nie chcesz być. Kochana, cokolwiek w Twoim życiu nie działa, gwarantuję Ci, odpowiadają za to te podświadome wzorce. Zmień te wzorce, a zmienisz swoje życie. Twoje życie zacznie się zmieniać, kiedy Ty zaczniesz zmieniać się w środku. I powiem Wam, że to jest naprawdę niesamowite, kiedy ja widzę po prostu, jak pięknie to wszystko działa, właśnie jak dziewczyny w roku przebudzenia, jak one mają, jak otwierają im się oczy właśnie na tę niesamowitą rzecz, tak jak Agacie, która napisała mi, ona dołączyła do mnie do roku przebudzenia właśnie w tamtym roku, kiedy usłyszała, że ma, że jakby to, co ona myśli, to nie musi być to, co kieruje jej życiem, że ona może świadomie przejąć kontrolę nad swoimi myślami. I słuchajcie, to jest kolejna mega ważna rzecz, że Twoje ciało słucha Twojego umysłu non-stop, cokolwiek powiesz do siebie, Twoje ciało będzie to odczuwało. Jeżeli mówisz do siebie, że nie zasługujesz na miłość, to Twoja energia mówiąca głośniej niż Twoje słowa, będzie wysyłała do wszechświata i do mężczyzny, którego byś pragnęła, taki sygnał, że jesteś nieatrakcyjną kobietą. Jeżeli zmienisz tę energię, to zmienisz, kochana, swoje życie. I to jest właśnie ta przemiana, do której chciałabym Was zaprosić w roku przebudzenia. I ja wiem, że wiele z Was już czeka, dziewczyny, na ten program. I ogromnie się cieszę i wiem, że już wiele z Was dołączyło, bo zapisy właśnie ruszyły w momencie dzisiejszych warsztatów. Pozwólcie, że powiem Wam dosłownie kilka słów o tym. Ja wiem, że pewnie większość z Was już wie, o czym jest ten program i co my tam robimy, ale dla tych z Was, które jeszcze nie wiedzą, to chciałam Wam powiedzieć o tym, że Rok Przebudzenia to jest 12-miesięczny, bardzo intensywny program, głęboko transformujący, jak pokazuje doświadczenie ponad 300 kobiet, które wzięły w nim udział. Jest to program, który dokonuje prawdziwej przemiany w ich życiu, który pomaga głęboko uzdrowić te stare wszystkie podświadome wzorce, wyjąć je na światło dzienne i przetransformować tak, żeby naprawdę doświadczać tego, czego pragniemy, żeby być takim cudownym magnesem dla naszych marzeń. I teraz, kochane, ten program Rok Przebudzenia 2020 jest dostępny w abonamencie miesięcznym za 249 zł na miesiąc. On oczywiście będzie też dostępny w promocji za 187 zł za miesiąc do końca listopada. Natomiast przez najbliższe 3 dni będzie dostępna taka super przedsprzedaż za 147 zł za miesiąc. Także te z Was, które już wiedzą, że chcą dołączyć, mogą dołączyć za i skorzystać właśnie z tej zniżki za 147 zł za miesiąc. Te z Was, które potrzebują jeszcze trochę więcej czasu, mogą dołączyć za 187 zł do końca listopada. Potem regularna cena to będzie 249 zł za miesiąc. Także, kochane, ogromnie, ogromnie jestem ciekawa, jakie wzorce przetransformujecie w swoim życiu. Jak napełnicie swoje życie tym, za czym naprawdę tęsknicie. Bo słuchajcie, ja wiem, kochane, jedną rzecz. Każda z Was, jak tutaj jesteście i każda z nas chce być w swoim życiu szczęśliwa, prawda? Natomiast to, co się bardzo często dzieje, to, że my, chociaż świadomie chcemy być szczęśliwe, to nieświadomie przeszkadzamy sobie w tym. Jedną z takich mega, mega rzeczy, kochana, która pozwoli Ci wejść w stan, kiedy będziesz naturalnie przyciągać do swojego życia to, czego pragniesz, to jest taka, żebyś weszła w stan i bycia szczęśliwą już tu i teraz. Bo zobaczcie, to, co my bardzo często robimy, i to jest jedno z takich potężnych ograniczeń, słuchajcie, dlaczego w naszym życiu nie dzieje się to, czego pragniemy. Takim potężnym ograniczeniem jest to i taką blokadą,
że my odkładamy to szczęście na potem. Czyli jednym słowem, trenujemy swój umysł, trenujemy swoją podświadomość w tym, że szczęście to jest coś, co wydarzy się kiedyś w przyszłości. Czyli jednym słowem, szczęście to nie jest coś, co może się wydarzyć tu i teraz. Bo ile razy mówimy sobie, będę szczęśliwa, kiedy spotkam tego partnera, będę szczęśliwa, kiedy będę miała tą wymarzoną pracę, będę szczęśliwa, kiedy będę miała te lepsze pieniądze, będę szczęśliwa, kiedy wyjadę, będę szczęśliwa, kiedy, etc., etc. I teraz zobacz, kochana, mówiąc do siebie w ten sposób i odkładając to szczęście na później, uczysz swój umysł, że szczęście to nie jest coś, co wydarza się tu i teraz, tylko szczęście to jest coś, uwaga kochana, zewnętrznego wobec ciebie, coś, co przychodzi z zewnątrz. I teraz, jeżeli wierzysz, że szczęście to jest coś, co przychodzi z zewnątrz, jeżeli masz takie przekonanie, to będziesz ciągle i ciągle zdana na łaskę wydarzeń zewnętrznych. On Cię będzie kochał, będziesz szczęśliwa. Nie będzie Cię kochał, nie będziesz szczęśliwa. Dostaniesz tą pracę, będziesz szczęśliwa. Nie dostaniesz tej pracy, będziesz nieszczęśliwa. Twoje szczęście będzie zależało od innych ludzi i od okoliczności zewnętrznych, a nie od Ciebie. I teraz, kochana, mega ważna rzecz, którą zrozumiałam i którą się z Tobą dzielę z ogromną radością, że jeżeli nauczysz swój umysł szczęścia, a możesz to zrobić, potrafisz to zrobić i ja Ci za chwilkę podpowiem jak i podzielę się z Tobą, jak możesz to zrobić. Jeżeli nauczysz swój umysł szczęścia, kochana, to będziesz najszczęśliwszą osobą na świecie, niezależnie od tego, co się w Twoim życiu będzie działo. Będziesz potrafiła wejść w stan szczęścia zawsze. Jak to zrobić, żeby być szczęśliwą osobą? Kochana, bądź szczęśliwa teraz. To jest najważniejsza rzecz. Jeżeli podejmiesz decyzję, że ja jestem szczęśliwa teraz, to ja Ci gwarantuję i obiecuję Ci, kochana, będziesz szczęśliwa tu i teraz. Jeżeli będziesz szczęśliwa tu i teraz i podejmiesz tę decyzję w następnym momencie, to będziesz szczęśliwa w tym kolejnym momencie tu i teraz w taki sposób, a Twój umysł jest niesamowity. Słuchajcie, nasz umysł jest niesamowity i on bardzo łatwo uczy się szczęścia. Jak Ty mu powiesz, że jestem szczęśliwa tu i teraz, jak nauczysz go cieszenia się codziennością, małymi rzeczami, jak wstaniesz rano i powiesz sobie, ja uwielbiam tą swoją pościel, mięciutką, przyjemną, ja uwielbiam swoją kawę, ja uwielbiam siedzieć na swoim cudownym tarasie z cudownym widokiem, ja uwielbiam swoje życie, ja uwielbiam siebie, ja uwielbiam swojego partnera, ja uwielbiam to, że mogę się poruszać, ja kocham ćwiczyć, ja kocham pić dużo wody, ja kocham jeść dobre rzeczy, etc., etc. W taki sposób będziesz uczyła swój umysł szczęścia i będziesz go uczyła, że szczęście to jest to, co wydarza się już tu i teraz. I właśnie w taki sposób, będąc, ucieleśniając to bycie szczęśliwą, zaczniesz to przyciągać do swojego życia jak magnes. I teraz, kochana, jeżeli pomimo tego, że wejdziesz w ten stan szczęścia i wejdziesz w ten stan radości i błogości, jeżeli nie uda Ci się zamanifestować tego, czego pragniesz, to przyczyna jest jedna, kochana. Są nią Twoje podświadome wzorce, które nabyłaś w pierwszych 7 lat życia. I to po prostu oznacza, że one są głębiej niż Twoja świadomość, że potrzebujesz zejść głębiej, żeby je przetransformować i zmienić. I właśnie to robimy w Roku Przebudzenia. Pracujemy z podświadomością, pracujemy z naszym ciałem, umysłem, z naszymi przekonaniami, z sercem i z duszą właśnie po to, żeby dotrzeć do tego korzenia, do przyczyny, dlaczego Ty nie jesteś szczęśliwa, dlaczego cierpisz w swoim życiu, dlaczego doświadczasz bólu, dlaczego doświadczasz niespełnienia, jednocześnie ucząc nasz umysł szczęścia, czyli działamy na tych dwóch poziomach i to sprawia właśnie, że ten program jest taki wyjątkowy, jest absolutnie unikalnym programem rozwojowym, który działa na każdym poziomie ciała, umysłu, duszy, przekonań, naszego serca, naszych emocji, bo jednocześnie pracujemy nad tym, żeby usunąć przyczynę Twojego nieszczęścia, bólu, niespełnienia, frustracji, stresu, spięcia,
czyli właśnie te podświadome blokady z pierwszych 7 lat życia, jak i jednocześnie pracujemy nad tym, żebyś była szczęśliwa tu i teraz, czyli uczymy, trenujemy umysł. To jest tylko jedna z praktyk i technik, które Wam dzisiaj dałam. Uczymy umysłu szczęścia, bycia w tu i teraz, ucieleśniania tego wszystkiego, za czym pragniemy, tak, żeby Twoja energia była tak cudowna i uskrzydlająca, że po prostu te wszystkie rzeczy zaczęły, żeby one się zaczęły w Twoim życiu po prostu samoczynnie, słuchajcie, dziać. Kochane, zaraz Wam zrobię medytację, żebyście mogły doświadczyć też tego stanu, jak to jest, kiedy wchodzisz naprawdę w tę chwilę tu i teraz, kiedy wchodzisz głębiej do swojej esencji, a w swojej esencji, kochana, Ty jesteś czystą radością, czystą miłością, czystym spokojem. To wszystko już w Tobie jest, kiedy się z tym połączysz, tak jak się łączą kobiety w roku przebudzenia regularnie na naszych treningach. W tym roku, kochane, będziemy miały 24 treningi. 24 treningi na żywo. Możecie sobie wyobrazić jakość tej transformacji, która Was czeka, jakość tej przemiany, której doświadczycie. I z tego ogromnie, ogromnie się cieszę, kochane. Dla mnie to jest ogromna radocha i zaszczyt móc Wam w tym towarzyszyć. Bo ja wiem, słuchajcie, jak to jest, kiedy doświadczamy bólu, kiedy doświadczamy cierpienia, kiedy doświadczamy lęku codziennie, kiedy codziennie doświadczamy uczucia nieszczęścia. Ja naprawdę wiem, słuchajcie, jak to jest. I chcę dla każdej z Was totalnego szczęścia i totalnej wolności. I chciałabym, żeby każda z Was, jak tutaj jesteście, żeby mogła poczuć się totalnie kochana, w totalnej radości i żeby Twoje życie, kochana, było takim totalnie uskrzydlającym, cudownym festiwalem, gdzie czujesz, że celebrujesz życie, że robisz dokładnie to, po co przyszłaś na ten świat, czyli ucieleśniasz właśnie tę swoją boską, cudowną, szczęśliwą naturę, bo właśnie, kochane, po to tutaj jesteśmy. Więc zanim jeszcze do tego przejdę, do tej cudownej medytacji, którą dzisiaj dla Was przygotowałam, chcę Wam powiedzieć o takich niesamowitych rezultatach, niesamowitych naprawdę rezultatach, których doświadczają kobiety, które rozwijają się ze mną w roku przebudzenia. Karolina, słuchajcie, ona napisała mi właśnie jakiś, dosłownie chyba to było wczoraj, napisała u nas na grupie, zgodziła się, żebym to dała Wam znać o tym. Napisała, że miałam intencję dotyczącą pracy. Po naszym wrześniowym spotkaniu na żywo z Patty, dosłownie na drugi dzień dostałam ofertę pracy i to z firmy, do której wcześniej kilkukrotnie składałam CV, ale nie brali mnie pod uwagę. To jest niesamowite, słuchajcie, pamiętam dokładnie wrześniowy trening, to był moc manifestacji marzeń, sztuka manifestacji marzeń. Pamiętam, Karolina, że byłaś na tym i ona napisała, tym razem przeszłam całą trzyetapową rekrutację, chcieli mnie zatrudnić. Słuchajcie, odmówiłam, ponieważ pamiętałam słowa Patty. Chodzi o konkretną decyzję. Nie o to, że sobie powiesz w głowie, a potem wpakujesz się w to samo. Wiedziałam, że nie chcę kolejnego korpo i pomimo tego, że oferta była kusząca, a obecna praca ulewa mi się z każdej strony, to odmówiłam, bo wiedziałam, że powtórzę ten sam schemat znowu bycia w korpo, czego Karolina dla siebie nie chce. Nie było to proste. Ale, co ciekawe, kilka dni temu dostałam kolejną ofertę pracy. Od razu odmówiłam. Cierpliwie czekam na tę wymarzoną ofertę. Słuchajcie, ja wiem, że to do Karoliny przyjdzie. Jeżeli Ty w zdecydowany sposób zadeklarujesz to, czego pragniesz, jeżeli połączysz się z intencją, a zaraz właśnie poprowadzę dla Was medytację, gdzie będziecie mogły tego doświadczyć tej niesamowitości, mocy intencji. Moc intencji to jest w ogóle pierwszy moduł w roku przebudzenia, bo od tego wszystko się zaczyna. Od tego, że Ty na świadomym poziomie powiesz sobie, czego najbardziej na świecie pragniesz i zaczniesz w tym kierunku świadomie iść i oczyszczać wszystko, co Cię blokuje. Słuchajcie, kochane, jeszcze jeden przykład Elizy. Eliza, cudna Eliza, która pracuje ze mną już drugi rok w roku przebudzenia, która puściła takie wysokie wymagania wobec siebie, która zaczęła naprawdę siebie kochać. Słuchajcie, to jest niesamowite. Ja Wam powiem, że kiedy my doświadczamy tej zmiany wewnętrznej, kiedy naprawdę zaczynamy czuć taką bliskość ze sobą, kiedy zaczynamy rozumieć swoje emocje, kiedy zaglądamy do środka i uświadamiamy sobie, dlaczego pewne rzeczy w naszym życiu nie działają,
To jest moment, kiedy nasze życie zaczyna się zmieniać. Ale wiecie, co jest najważniejsze? Nie to, że z zewnątrz te wszystkie rzeczy przyjdą. One przyjdą na pewno, po prostu takie jest prawo natury. Jeżeli ty się zmieniasz, ty wibrujesz inną energią, to do twojego życia zaczyna przychodzić więcej i więcej tego, za czym pragniesz i czego dla siebie chcesz. Więc to jest prawo natury i to się zacznie naturalnie w twoim życiu dziać. Natomiast to, co jest jeszcze ważniejsze, słuchajcie, od tego, to jest to, że kiedy będziesz pracować nad sobą, kiedy będziesz świadomie puszczać te stare, podświadome blokady i lęki, uzdrawiać swoje serce, uzdrawiać, kochana, te stare rany, te rany tego dziecka, które kiedyś cierpiało, a teraz weszło w to dorosłe życie i odtwarza wciąż i wciąż na nowo ten sam stary dramat, nie widząc, że ma dostępną już zupełnie inną rzeczywistość, to będzie najpiękniejsza rzecz, której będziesz mogła doświadczyć. Totalne poczucie szczęścia i to nie od czasu do czasu, ale codziennie, kochane, jestem żywym dowodem i jestem naprawdę ogromnie wdzięczna za to, że mogę tego doświadczać i że mogę się dzielić tym z Wami. Właśnie tego chcę dla każdej z Was, żebyście czuły się totalnie szczęśliwe. Właśnie dlatego dzielę się z Wami tymi wszystkimi praktykami i dzielę się tym wszystkim, czego sama doświadczyłam, bo wiem, kochane, że nie musicie cierpieć. Wiem, że nie musi Was codziennie boleć. Wiem, że nie musicie ciągle odtwarzać tych starych samych dramatów, tego autosabotażu, tego frustrowania się. Wiem, że inne życie jest możliwe. Więc zapraszam Was, kochane, do tego doświadczenia, jak smakuje życie po drugiej stronie lustra. Więc siądźcie sobie wygodnie. Teraz zrobimy sobie medytację, a po tej medytacji zakończymy nasze dzisiejsze warsztaty, bo chciałabym, żebyście mogły też doświadczyć tego, co robimy w roku przebudzenia i jak to może odmienić, kochana, Twoje życie. Więc usiądź sobie wygodnie i zamknij oczy. I zejdź głębiej, od razu zejdź głębiej, zadeklaruj swojej podświadomości, schodzę teraz głębiej, schodzę do centrum mojej istoty, schodzę do swojego serca. I skup teraz całą swoją uwagę na swoim sercu. Skup całą swoją uwagę na przodzie swojego serca. I poczuj, jak Twoje serce rozszerza się, tak jakby jego energia rozszerzała się, jakby jego pole energii rozszerzało się, jakby całe Twoje serce wypełniała czysta, świetlista miłość. I poczuj tę miłość w swoim sercu właśnie teraz. Odczuwając tę miłość, poczuj, że pogłębia się Twój oddech, że z każdym coraz głębszym oddechem schodzisz głębiej i głębiej do swojego serca, do swojej duszy, do swojego ciała, do swojej podświadomości. I weźmy razem kolejny głęboki oddech i z każdym wdechem schodzisz głębiej i głębiej i poczuj, jak docierasz do centrum swojej istoty, do cichego, spokojnego miejsca w swoim wnętrzu, w którym jest tylko czysta miłość, w której jest tylko spokój, w którym jest tylko radość. Tego miejsca, które jest nienaruszone, które nigdy nie było zranione, które nigdy nie doświadczyło żadnego bólu i cierpienia. Tego miejsca, które jest czyste, niewinne. Tego miejsca, w jakim przyszłaś na ten świat. I wsłuchując się w ten odgłos deszczu u mnie za oknem, pozwól, żeby ten odgłos zabrał Cię jeszcze głębiej i głębiej. I teraz, kochana, połącz się z tym uczuciem, którego chcesz doświadczać w swoim życiu, cokolwiek to jest. Czy jest to zaufanie, czy jest to spokój, czy jest to miłość, radość, przyjemność, zrelaksowanie. Zaproś to uczucie do tej chwili teraz, tak jakby to się działo już tu i teraz, tak jakbyś tego doświadczała już tu i teraz. I biorąc głęboki oddech, poczuj, jak to uczucie zaczyna być żywe w Tobie właśnie teraz. Wystarczy Twoja decyzja. Wystarczy Twoja decyzja, żeby zaprosić to do tej chwili tu i teraz, a to się zacznie dziać, cokolwiek pragniesz czuć. I teraz zacznij wyobrażać sobie,
Jakby to było, gdybyś miała, doświadczała w swoim życiu tego, czego pragniesz? Uświadom sobie, za czym najbardziej tęsknisz w swoim życiu właśnie teraz. Co jest taką najważniejszą rzeczą, najpiękniejszą rzeczą, najpiękniejszym uczuciem, którego chciałabyś doświadczać teraz? Za czym najbardziej tęsknisz? Czego byś najbardziej dla siebie chciała? I pozwól teraz, żeby pojawiły ci się obrazy, żeby pojawiły ci się obrazy nowej ciebie, kobiety, którą pragniesz się stać. Obrazy z twojego nowego życia, życia, w którym jesteś całkowicie szczęśliwa, bezpieczna, spokojna, kochana, chciana, otoczona czułością i ciepłem, wspierana, bezpieczna, rozumiana, doceniana. I zobacz, jak byś się czuła, gdybyś doświadczała tej nowej rzeczywistości. Jak byś się czuła, gdyby to się wydarzało w twoim życiu. I przywołaj te emocje do tej chwili teraz, konkretne obrazy. Jak byś się czuła, gdybyś miała to, za czym najbardziej tęsknisz? Jakie to by było uczucie? Poczuj to w sobie właśnie teraz. Daj sobie chwilę, żeby poczuć to wyraźnie. Jeżeli pojawiają ci się jakieś myśli, które ci nie służą, które blokują te obrazy, blokują tę nową rzeczywistość, po prostu je zauważ, nie dając im energii, nie wchodząc w analizowanie ich, rozumiejąc, że wszystkie te myśli to są stare, podświadome wzorce i blokady, twoja przeszłość, która próbuje się odtworzyć wciąż i wciąż na nowo. A ty możesz teraz zdecydować, że przestaniesz już je zasilać. Więc po prostu łagodnie powracaj do wizualizowania i czucia tego, kim chcesz się stać, jak chcesz żyć. Co jest taką najważniejszą rzeczą, której najbardziej chciałabyś dla siebie doświadczyć? I teraz, kochana, jeżeli możesz to poczuć, to znaczy, że to już się zaczyna dla ciebie dziać. Że ta rzeczywistość, twoja rzeczywistość zaczyna się właśnie w tej chwili zmieniać. W momencie, kiedy ty deklarujesz, przynosisz do tej chwili tu i teraz te emocje z przyszłości, emocje, których będziesz doświadczać w przyszłości, kiedy będzie wydarzać się to, czego pragniesz, jeżeli wnosisz teraz, potrafisz to poczuć, wnosisz to w tę chwilę teraz, to znaczy, że to się już zaczyna w tobie dziać. Bo twój umysł nie odróżnia rzeczywistości od myśli. Jeżeli potrafisz sobie to wyobrazić, to potrafisz też to zaprosić do swojego życia i to się zacznie w twoim życiu dziać. Bo pamiętasz, kochana, twoja energia mówi głośniej niż twoje słowa, więc teraz połóż sobie rękę na sercu i połącz się z uczuciem, że masz to wszystko, za czym tęsknisz, że to się już dzieje, że to się już wydarzyło i z całego serca podziękuj za to. Podziękuj, kochana, za to, że to już się wydarza w twoim życiu, że już to masz. Wszyscy mistrzowie duchowi mówią, że kluczem do manifestowania naszych marzeń, rzeczywistości, za jaką tęsknimy i jakiej pragniemy, jest życie jakby to, co już, co chcesz, czego pragniesz, jakby to już było, jakby to już się wydarzyło.
Więc teraz, kiedy łagodnie dziękujesz za to, że już tego doświadczasz, przekazujesz swojej podświadomości komunikat, że już to masz i ona zacznie automatycznie przyciągać do twojego życia to, za czym tęsknisz i czego pragniesz. Więc teraz z kolejnym oddechem rozluźnij swoje ciało, puść głowę, puść ramiona, puść barki i powiedz, wypowiedz takie zdanie do życia. Kochane życie, dziękuję Ci, dziękuję za to, że jestem szczęśliwa, że jestem kochana, że jestem mądra, że jestem piękna, że jestem zdrowa, że jestem bezpieczna, że jestem kobietą, jaką zawsze chciałam się stać. I powolutku otwórz oczy. I kochana, ważna rzecz. Nie wystarczy, że powiesz sobie to raz. Nie wystarczy, że powiesz sobie to dwa razy. Potrzebujesz to ucieleśniać i praktykować w każdej chwili teraz. Bo jeżeli chcesz stać się, jeżeli chcesz nowego życia, to potrzebujesz stać się nową osobą. A żeby stać się nową sobą, potrzebujesz praktykować bycie tą nową sobą. Potrzebujesz ucieleśniać właśnie to szczęście, to poczucie wdzięczności za wszystko, co masz, tę totalną radochę z życia. I wtedy to się zacznie w twoim życiu wydarzać naturalnie. Właśnie po to, kochana, jest rok przebudzenia, żebyś mogła praktykować, żebyś mogła przez cały rok nauczyć swój umysł, podświadomość, swoje serce, swoje emocje, właśnie tego bycia szczęśliwą, wszystkiego, czego pragniesz, czucia się kochaną, czucia się spokojną, czucia się bezpieczną, czucia się szczęśliwą, czucia się wystarczająco dobrą, czucia się zasługującą na miłość, na obfitość i na wszystko, co najlepsze, czucia się wdzięczną. Dlatego tak się cieszę, kochane, że tyle z Was dołącza do Roku Przebudzenia. Ogromnie czekam na nasze 24 treningi, w których będziemy świadomie oczyszczać wszystko to i puszczać te wszystkie blokady, żebyście mogły żyć szczęśliwe już tu i teraz, kochane moje. O, wow, słuchajcie, ale się cieszę, ale się cieszę. Słuchajcie, powiem Wam, że to jest absolutnie niesamowita energia, która się tutaj wydarzyła. Mieć tyle z Was na żywo. Wiem, że jeszcze mnóstwo z Was, drugie tyle, co najmniej będzie oglądało ten trening przez kolejne tygodnie i miesiące. On będzie dostępny na moim profilu do początku roku, także dzielcie się, udostępniajcie ten trening, udostępniajcie te warsztaty. Dzielcie się tym całym dobrem, kochane, dzielcie się tą niesamowitą wiedzą i wglądami, dzielcie się tym dobrem z innymi, ze swoimi bliskimi, bo to jest niesamowita przemiana, słuchajcie, której doświadcza tak wiele z Was, te z Was, które są w Roku Przebudzenia, dokładnie wiedzą, te z Was, które dołączyły, będziecie tego mogły doświadczać, kochane, ja tego doświadczyłam i to jest naprawdę coś niesamowitego, jak nasze życie się zmienia, kiedy my się zmieniamy. Więc udostępniajcie, kochane, dzielcie się tym całym dobrem, to jest wszystko dostępne dla Was. Specjalnie to udostępniam, żebyście mogły z tego korzystać, wracać sobie do tego wszystkiego. To będzie na moim profilu Przebudzenie z Patty na Facebooku. Także koniecznie dzielcie się tym wszystkim, możecie swobodnie z tego wszystkiego korzystać. Kochane, a teraz, jeżeli macie jakieś pytania, jestem dla Was jeszcze dosłownie przez kilka minut, obiecałam Wam godzinkę, więc mamy dosłownie 4 minutki. Także jak macie jakieś pytania jeszcze, to spokojnie piszcie, a ja bardzo jestem ciekawa, napiszcie mi, kochane, jedno słowo, z czym kończycie dzisiaj, w jakiej jesteście energii, czego pragniecie dla siebie, jestem ogromnie ciekawa, słuchajcie, napiszcie teraz, napiszcie, bo ja po prostu jestem teraz taka spragniona, żeby słyszeć od Was, jak Wy się macie i bardzo Wam dziękuję, kochane, wow, bardzo dziękuję, Justyna napisała, dziękuję, tyle ciepła i radości w sercu i motyle w brzuchu,
Zaraz będę Ciebie, Patti, słuchać na powtórce. Ale się cieszę, Aga. Bardzo się cieszę, kochana. Cudownie, słuchajcie. Mega jestem ciekawa. Sylwia wysyła serduszko. Ja wysyłam Wam całuski, słuchajcie. Mega, mega się cieszę, słuchajcie, że tyle z Was było dzisiaj. To jest po prostu czad, słuchajcie. Ja czuję, powiem Wam, że ten 2020 rok to będzie kosmos. To będzie kompletny kosmos, słuchajcie. Kasia pyta, czy będziemy pracować nad wybaczeniem w tym programie też. Tak, Kasia, to jest bardzo ważny moduł. Trzeci moduł roku przebudzenia, moc miłości do siebie, kiedy uświadamiamy sobie ogrom bólu i też trudności właśnie tego, jak niesiemy te stare rany i będziemy pracować nad wybaczeniem sobie i też wybaczeniem innym, tym wszystkim, którzy nas zranili w naszym życiu. Także niesamowite, niesamowite, słuchajcie, niesamowita, transformująca praca. Monika napisała, kończę w energii wdzięczności. Monia, jak się cieszę, kochana. Monia pisze ze mną, dziewczyny, książkę. Słuchajcie, jest cudowna kobietka i jej książka będzie absolutnie fantastyczna o pozytywnym myśleniu. Ilona pyta, Patti, czy na treningach na żywo w roku przebudzenia można mieć też chwilę indywidualnego wsparcia, czy wygląda to jak dzisiejsze warsztaty? Chodzi mi o to, czy można zadawać indywidualne pytania, z czym mamy trudność na bieżąco. Tak, tak, kochana, tak. To jest, słuchajcie, nowość, którą wprowadziłam w tym roku, w tej nowej edycji 2020, bo ja wiem, słuchajcie, że rozwijamy się dużo szybciej, kiedy mamy indywidualne wsparcie. A ja Was wspieram już od 10 lat i naprawdę wiem, jak to robić. Mówię to zupełnie nieskromnie, bo dzieje się magia. I to jest, słuchajcie, tak, że ja nie mogę powiedzieć, że ja to robię, więc nawet to nie jest nieskromne. To właściwie nie ja to robię, to się dzieje przeze mnie. Ja jestem tylko kanałem dla tego, co się wydarza. Mam ten niesamowity dar, że mogę naprawdę ucieleśniać tę energię miłości, świadomości i Wy, pracując ze mną osobiście i wiecie, każda z Was, która pracowała ze mną na sesjach indywidualnych, wiecie, jak to działa, że po prostu jest tak niesamowita energia, że nagle otwierają Wam się oczy, wszystko widzicie, zaczyna się na głębokim poziomie transformować. Więc Ilonka, kochanie, będziemy miały tak jak najbardziej każda druga sesja w ciągu miesiąca, bo będziemy miały na początku miesiąca pierwszą sesję treningową i potem w połowie miesiąca będzie sesja coachingowa, grupowa sesja coachingowa, gdzie będę dawała indywidualną sesję dla osoby, która akurat będzie tego potrzebowała, dla dwóch, trzech, czterech osób pewnie na każdej takiej sesji. Także jak najbardziej będzie też indywidualne wsparcie ode mnie, niesamowite, cudowne, cudowne właśnie, żeby móc dostać też to wsparcie, bo ja wiem, że po prostu, czasami wiecie, to jest niesamowite. Jedna taka zmiana właśnie w naszej energii, w naszej podświadomości, jedno uświadomienie sobie, z czego coś wynika i my tak ruszamy z miejsca, że nawet byśmy sobie nigdy nie wyobrażały, że tak jest. Tak jak na przykład Monika, która miała ze mną sesję, miała blokadę twórczą i teraz powiedziała i czuła też, że bardzo ocenia negatywnie to, co napisała, a napisała mi właśnie dzisiaj, że, i pozwoliła też zacytować, że po sesji ze mną ona czyta to wszystko i czuje wzruszenie, wdzięczność i ma łzy w oczach, bo czuje, jakie to jest cudowne, co ona napisała. Słuchajcie, bo jak zmienia się nasza percepcja, jak my docieramy do miłości, do siebie, to co robimy właśnie w roku przebudzenia, to po prostu zaczynają się dziać takie cuda, właśnie takie cuda, że zaczynamy patrzeć na siebie, na to, co robimy, w taki naprawdę niesamowicie ciepły sposób. I wtedy zaczynamy naturalnie też emanować tym, że zasługujemy na dobro, zasługujemy na miłość, zasługujemy na sukces, na lepsze pieniądze, na obfitość i to się zaczyna w naszym życiu dziać, kochane. O wow, ale czat, ale piszecie, słuchajcie, wow, niesamowite, niesamowite. Agnieszka napisałaś, mega ważne, Agnieszka, to co napisałaś. Dziękuję, kochana, oby ta pozytywna energia pozostała na dłużej. Boję się, że nic się nie zmieni. Kochane, mogę Wam zagwarantować jedną rzecz. Jeżeli pozostaniecie w tym trybie na autopilocie i nie weźmiecie się za konkretną robotę wewnętrzną, czyli zmianę tych podświadomych wzorców, czyli trenowanie swojego umysłu w tym, żeby on przestał odtwarzać te stare wzorce, jeżeli nie zastąpicie tych starych wzorców nowymi, to kochane, to jest bardzo uzasadniona obawa, że będziecie lądować w tym samym miejscu, ale możecie przejąć świadomie kontrolę nad tymi podświadomymi programami. Możecie zacząć to świadomie zmieniać i dlatego słuchajcie, ja wiem, jaki niesamowity rozwój daje rok przebudzenia, bo ja widzę,
jak te właśnie te, wiecie, jak dziewczyny, które się rozwijają w roku przebudzenia, ja po prostu widzę, jak one idą do przodu, jak w ciągu tego roku zmieniają swoje życie tak, żeby nawet nie pomyślały, że to jest możliwe. Patrzę, słuchajcie, Ania pyta, pytanie techniczne, jeśli chcę wykupić cały rok z góry, to mam wybrać w sklepie 12 razy abonament miesięcznie, tak kochana, tak, tak, to jest rok przebudzenia, w tej edycji jest dostępny wyłącznie w miesięcznym abonamencie, także jest to bardzo wygodne. Teraz przez te 3 dni to będzie za 147 zł, potem cena rośnie do 187 zł aż do końca listopada, w regularnej cenie rok będzie za 249 zł za miesiąc. Także tak jak najbardziej po prostu w sklepie trzeba wybrać ten abonament 12 razy abonament miesięcznie. Danuta zapytałaś, kochana, gdzie można się zapisać na sesję indywidualną u Ali, Ala, która jest naszą cudną, cudnie wspiera Was i odpowiada na wszystkie Wasze pytania, która odbiera mail dla kobiet @patrycjazaluk.pl. Do Ali można się zwracać i się umawiać na mnie ze mną, na mnie ze mną na sesję też i tego doświadczać. Julia, pytasz, czy te sesje w roku przebudzenia są nagrywane? W razie jakby ktoś nie mógł być na żywo i czy będzie możliwość zadawania pytań na bieżąco na grupie? Więc Julia, tak, sesje są nagrywane oczywiście i od razu po sesji następnego dnia wszystkie materiały macie na specjalnej platformie roku przebudzenia, na której znajdziecie też zeszyty ćwiczeń, medytacje, wszystko to, co będę dla Was w każdym miesiącu udostępniać. I teraz, kochane, jeżeli chodzi o możliwość zadawania pytań na bieżąco na grupie, będą momenty w trakcie, w połowie miesiąca, kiedy będziemy miały taką sesję na żywo i wtedy będziecie mogły dostać ode mnie indywidualne wsparcie. I jednocześnie oczywiście też na grupie cały czas będziecie mogły się dzielić tym wszystkim, czego doświadczacie i też korzystać z wzajemnego wsparcia. No i myślę, że mega ważna rzecz, że w roku przebudzenia pracujemy też w parach, kochane, więc nie jesteście w tym rozwoju same, bo ja wiem, że to jest bardzo ważne, żeby mieć też właśnie wsparcie. Bożena napisała, potwierdzam, że w roku przebudzenia dzieje się magia. Jest, kochana, to prawda i mega się cieszę, Bożenka. Mam nadzieję, że będziesz kochana na następny rok. Słuchajcie, dziewczyny, powiem Wam jeszcze jedną rzecz na koniec. 95%, robiłam teraz ankietę, 95% uczestniczek tegorocznej edycji Roku Przebudzenia poleciłoby ten program bliskiej osobie. Ja myślę, że to jest najpiękniejsza rekomendacja. To jest, słuchajcie, niesamowite po prostu, niesamowita zmiana, której my doświadczamy, kiedy zaczynamy pracować z tymi wszystkimi cudownymi praktykami. Bo jak pewnie same widzicie, to czego my dotknęłyśmy dzisiaj na tym godzinnym warsztacie, to jest wierzchołek góry lodowej, jest tak dużo więcej do zrobienia. Jest tyle właśnie praktyk, których możecie doświadczyć, medytacji, które będą Was otwierać na miłość, na obfitość, na szczęście, na sukces zawodowy, na doświadczanie zrelaksowania w ciele, na swoją seksualność, na kobiecość. To wszystko będziemy kochane, robić. Także, kochane moje, tulę Was gorąco, gorąco, mega się cieszę. Iwona pisze, co jeśli nie można wziąć udziału w jakiejś sesji, nie ma problemu, kochana, będą wszystkie sesje Roku Przebudzenia nagrywane i wszystkie będą dostępne, dostęp dostajecie na 2 lata, także to jest też bardzo fajna możliwość, żeby sobie to wszystko powtarzać. Agnieszka, ja już się zapisałam, he he he, tra la la la, z Agą pracujemy na sesjach indywidualnych i ja już się, kochana, cieszę na maksa. Boże, Aga, ja czuję, że takiej zmiany, jakiej Ty dokonasz w swoim życiu w tym 2020, to ja Ci mówię. Ja to czuję, słuchaj. Dołączam do pytania, Natalia, a to już na to pytanie odpowiedziałam. Dobra, słuchajcie, kochane, patrzę, czy jeszcze... O, właśnie, Agnieszka napisała, tak, potwierdzam, że podczas sesji indywidualnej dzieje się magia. To prawda, że czuję dużo więcej niż normalnie. Czuję wyraźnie i prawdziwie niesamowite wszystko w punkt. Kochanie, cieszę się na maksa. Słuchajcie, to jest dar, to jest po prostu dar. Ja mam taki dar, dostałam od życia, dostałam, że mogę właśnie wchodzić w bardzo taką intensywną obecność i w tej obecności kobiety, które ze mną pracują, czują siebie dużo głębiej i zaczynają pewne rzeczy dla nich być zupełnie jasne. Jak dotykają tego, to zaczynają sobie coraz bardziej i odważnie pozwalać na szczęście, więc to jest niesamowite. Słuchajcie, dzielę się tym z mega, mega radochą. Ale czat, słuchajcie.
Bożena napisała, u mnie zaczyna się nowe, piękne, szczęśliwe życie. Jestem wdzięczna Patti. Kochanie, jak ja się cieszę. Kończę w energii miłości. Monika, ale czat, ale czat. Dominika, niesamowitą masz energię. Dziękuję Ci, kochana. To jest życie, słuchajcie, życie, które przeze mnie płynie. Jak ja się otworzyłam na to życie, uwolniłam się od tych blokad wszystkich, to normalnie życie płynie i ja to wszystko ucieleśniam, tą radochę i nie mogę jej pomieścić, słuchajcie. Nie mogę jej pomieścić, to jest na pewno, że jest jej bardzo, bardzo dużo. Dziękuję Ci, Edytka, kochanie, piszesz, że cudowna. Dziękuję Ci. 2 lata się zabieram do roku przebudzenia, a tu raz czuję na to gotowość, Ilonka, nareszcie już czekałam, kochana, na Ciebie. Mega czekałam, mega się cieszę. Tak, cudnie. Tak, tak. O wow, słuchajcie, słuchajcie, kochane moje. Patrzę, patrzę. No i co? Kończymy, kończymy, kochane. Kasia, jak cudnie, że jesteś. Dziękuję Ci, kochana, też bardzo za ciepłe słowa. O, Agnieszka już się zapisała po raz trzeci. Aga, ja się mega cieszę, kochana, że będziesz. Zawsze czytam Twój komentarz, zawsze jestem ciekawa, co się dzieje u Ciebie. O Boże, Kamil kochuje mnie i Sylwia śle całuski. Julia, kiedy jest start? 5 stycznia zaczynamy. 5 stycznia, kochane, zaczynamy nasz cudny trening. W każdą pierwszą niedzielę miesiąca się widzimy na treningu i w każdą trzecią niedzielę miesiąca nasza sesja grupowa, coachingu grupowego, medytacja, wejście głębiej, będziecie dostawać też ode mnie wsparcie, oczywiście grupa, praca w parach, wszystko to, ale to wszystko już pewnie, kochane, wiecie. Kochane moje, tulę Was mocno i teraz uwaga, powiem Wam, która jest u mnie godzina. Uwaga, to będzie hicior, słuchajcie. 1:08. Czad, co? Słuchajcie, tak to jest. Jak się podłączysz do siebie, jak się podłączysz do radochy życia, to o 1:08 masz taką energię. Całuję Was gorąco, kocham Was bardzo i widzimy się w roku przebudzenia. Całuski, pa, 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 pa. Dobrej nocki, pa. I udostępniajcie, kochane, udostępniajcie wszystkim, niech wszyscy się dowiedzą, żeby też mogły wszystkie kobietki żyć wolne i szczęśliwe, bo tego chciałabym dla każdej z nas, tej wolności, szczęścia i poczucia, że jesteś kochana. Bo wierzę, kochana, że na końcu naszego życia jedynie to, co się liczy, to czy żyłyśmy szczęśliwe i czy żyłyśmy tak, jak naprawdę chciałyśmy. Tego Wam z całego serca życzę. Całuski, pa!